jako kolega z klasowego, bo znałem Karola no, prawie że z dnia na dzień, ze względu na to, że dał się poznać jako wspaniały kolega, doskonały uczeń, no i słynął z pobożności. Należał do wielu, że tak powiem, organizacji klasowych. No i wiedziałem, że jest jedynakiem, że ojciec jego jest emerytowanym oficerem. Takżeśmy się po prostu zaprzyjaźnili i nawet już przeskakując poszczególne lata, to w klasie ósmej on siedział w jednej ławce z Antkiem Bogdanowiczem, a ja siedziałem z Jasiem Wolczką tuż za nim. Miał szerokie barwy, ale jeżeli chodzi o podpowiadanie i tak dalej, no to nie było mowy, żeby dawał ściągi i tak dalej. Mówili, że jak chcesz się czegoś nauczyć, to przyjdź do mnie, to ja cię nauczę. I od piątej klasy dał się poznać jako ten, który może nie brylował, nie, ale udzielał się we wszystkich możliwych organizacjach. Był członkiem Sodalicji Mariackiej. Nosił szkaplerz na piersiach. Ten szkaplerz nosił aż do, chyba miał go nawet przy swojej śmierci w Watykanie. No i głęboko czcił Matkę Boską. I był także skarbnikiem, a potem był prezesem tej Sodalicji. Był także opiekunem szkolnej kasy oszczędnościowej i jak dostawał jakieś kieszonkowe od ojca, to odkładał je do kasy i jak skończyliśmy rok szkolny i wyjmował pieniądze z kasy, to nazbierało się jemu aż 300 zł. To była kolosalna suma pieniędzy wtedy. Był czynnym aktorem w teatrzyku szkolnym. Teatr szkolny to był męski, ale ze strony Gimnazjum Żeńskiego były aktorki młode, jak Kazia Żakówna, nie wiem, to była potem Danusia Gruszczyńska, która niedawno zmarła w Warszawie. No i Alina Kwiatkowska z domu Królikiewiczówna. No to często wystawiali sztuki w Wadowicach. W Wadowicach nie było teatru, ale w Ławu Sokoła wystawiali to sztuki od dramatu, od Antygony Sofoklesa aż po naszego Fredrę Wyspiańskiego. Pamiętam jego Karola w Barbarze Radziwiłłównie, niedokończonej sztuce Wyspiańskiego. Także były to bardzo ciekawe, tak powiem, zajęcia. No, on był świetny aktor. I ja myślałem, że on wybierze po studiach aktorstwo jako kierunek. To znaczy wyższą szkołę teatralną. Ale on zdecydował, że ażeby być aktorem, no to trzeba być dobrym polonistą, znać język polski doskonale i historię języka i tak dalej, i tak dalej. No i zdecydował pójść na Uniwersytet Jagielloński na
polonistykę. Ja pamiętam rok 1938. To już był maj i zbliżała się matura. I nasze gimnazjum wizytował arcybiskup Sapieha, książę Sapieha. On był arcybiskupem krakowskim wtedy. No i z ramienia gimnazjum, znaczy społeczności gimnazjalnej ze wszystkich klas, to przemówienie miał profesor Szyliński. On uczył greki bodajże. A z ramienia uczniowskich to wyznaczony został na mówce kto inny, jak nie Karol Wojtyła. No i Karol tak pięknie przemówił, że po prostu zainteresował, bo przeplatał całe przemówienie cytatami z języka, czy to greckiego, czy też z łaciny. I tak zaintrygował tą elokwencją kardynała, że kardynał wziął, że tak powiem, na bok naszego opiekuna religijnego, księdza doktora Zachera, Edwarda, który nas uczył religii wtedy i był opiekunem naszej klasy. Wziął jego na bok i zapytał, czy przypadkowo ten młody człowiek nie wybiera się na teologię. No, gdy Zachar odpowiedział, że nie, że wybiera się na polonistykę, to z takim żalem arcybiskup sobie odpowiedział, no to szkoda, szkoda, szkoda. Ale nie przypuszczał arcybiskup, że za parę lat spotka się z Karolem Wojtyłą już jako kandydatem na księdza i przygarnie go pod swoją opiekę do kurii. Bo myśmy mieli spotkania w Krakowie, w kurii, jako koledzy papieża. Rok rocznie, bo to była taka anegdota, że bodajże to był już rok 70, chyba 84 albo 3. Byliśmy raz w Krakowie na jednym ze spotkań. Papież się tak patrzał na nas, mówi, no widzę, że się chłopy starzejecie. To będziemy się musieli spotykać. Nie tak jak dotychczas, co parę lat, ale rok rocznie. I wyznaczył nam termin i spotykaliśmy się rok rocznie w Krakowie. I co ciekawe, ten termin był wyznaczony na ostatnią niedzielę po Bożym Narodzeniu w grudniu. Każdego roku. No więc to były ciekawe spotkania o tyle, że one trwały bardzo długo. Więc zapraszał nas, to była już niedziela dla niego, nadaję mu dla kardynała. I one już brama w kurii, bo to się odbywało na Franciszkańskiej 3 i brama kurii rano była już otwarta i koledzy, gdy nawet Antek Bunalowicz to przyjeżdżał ze Sopotu, a to musiał jechać pociągiem całą noc, aż dotarł do Krakowa, no to przychodził do kurii i tam umył się, zjadł śniadanie i o godzinie bodajże 10 mieliśmy mszę świętą w kaplicy prywatnej kardynała w kurii. I papież, znaczy wtedy nie papież, a kardynał zawsze serdecznie do nas przemawiał. No i po mszy świętej
witaliśmy się serdecznie. No i on zapraszał nas na obiad. No to obiad był bardzo gwarny. Także były i po obiedzie i śpiewy. I Gierek grał na organkach. Gierek to jest organista nasz. Nie wiem, czy pan wie o tym. No, grywał na organkach. I Jasiu Kuś, on był lekarzem medycyny, profesorem medycyny, bardzo awansował. Także ja z Jasiem doskonale żyłem i zawsze przychodził ze spisem uczniów. Odczytywał nas, no i każdy wstawał i opowiadał o sobie. Ale te opowieści, to niektórzy już byli nie tylko dziadkami, a pradziadkami, to mieli tych wnuków, wnucząt. To gadali o tych wnukach i wnuczętach. No to nie było końca, ja mówię. Potem musieliśmy, że tak powiem, skrócić, czy skracać te wszystkie rozmowy do 3 minut. Bo niektórzy to gadali godzinę, a było nas jeszcze wtedy około ponad 20-23. No po jego wyborze ja spotkałem się z nim i było to ciekawe w ten sposób, że po prostu tam było całe zgromadzenie księży, a nas poproszono na werandę. No i wtedy papież nam powiedział: nie myślcie, że ja o was zapomniałem. Mówi, zamiast zeszłego roku spotkania, to przyjeżdżacie w tym roku. Macie u mnie wikt, spanie i opierunek. No i tylko zorganizujcie się i dajcie znać, kiedy przyjedziecie. No to wtedy było ciężko organizację, z tego względu, że lotniska w Krakowie nie było. Było tylko wojskowe. No i musieliśmy pojechać do Warszawy. Oczywiście paszporty, etc. To nie było takie łatwe wtedy. I zorganizowaliśmy się na wrzesień. Ja załatwiłem Żuka. Nie wiem, co to za samochód. Punkt ciężarowego i pojechaliśmy z Wadowic. Pojechało nas. Ci, którzy mogli, to z Wadowic chyba nas 12 tych Żuk. Żukiem pojechało na okręcie, ale jakoś szczęśliwie dojechaliśmy na okręcie i UM-18 polecieliśmy do Rzymu na Fiumicino. Tam już na nas czekał ksiądz Przydatek, znał takie nazwisko. Tak. Ksiądz Przydatek i Kluger czekał na nas. Jureczek i zawieźli nas do hotelu. To był nawet pensjonat nad Tybrem i byliśmy niedługo, bo 8 dni. Pełne 8 dni. No i mieliśmy po raz pierwszy z papieżem chyba jakieś 4 albo 5 spotkań. Śniadania, obiady i kolacje. No i oczywiście byliśmy zapraszani na mszę świętą do prywatnej kapli. A najczęściej interesował się życiem osobistym. Polityką raczej nie. Bo wśród nas był duch o zapatrywaniach. Taki, nazwijmy, świętej pamięci Bojeś, to był lekko lewicowcem, bo on był górnikiem, inżynierem górnikiem na kopalni w Myślenicach. Dyrektorem, no to musiał należeć chyba do partii.
No, a drugi był kolega Bryzek, a ten Bryzek to był sekretarzem powiatowym w Bochnijem. Także nie było mowy o polityce. Najwięcej o sprawy rodzinne, sprawy osobiste. Jak już mówiłem, wspominałem, to wielu już miało kolegów, wnuków, prawnuków, ale każdy się chciał pochwalić przed papieżem. No, o mnie rozmawiałem częściej o wojnie, jak ja się zarobił. Ja jemu nawet posyłałem takie wycinki z gazet. Ja chyba z nim miałem 8 spotkań, a 9 to było, jak byliśmy zaproszeni, Halina, Bojeś i ja byliśmy zaproszeni przez telewizję RAI do Rzymu. No i tośmy nie chcieli zawracać głowy papieżowi. Wiedzieliśmy, że mocno wtedy zajęty. To była jakaś okazja, uroczystość. Uroczystość i... Ale poszliśmy na audiencję generalną. Ale papież słuchał w telewizji tego nagrania i wiedział, że my będziemy we środę na tym spotkaniu. Jakoś nas wyłowił ojciec Hejmo. Znam on tak. I Hejmo wiedział, gdzie jesteśmy, gdzie siedzimy. I przyszedł do nas i powiedział, że mamy zaproszenie do Ojca Świętego. Znaczy ja, Halina i Wojeś na obiad. No i wtedyśmy się dodatkowo spotkali. Organizatorem była Kuria Krakowska. A ja kiedyś byłem u arcybiskupa Nycza. No, śmiał się, bo ja wiem, żeś tam organizował. Bo ja z Haliną chodziłem do niego, jak był w Krakowie, bo arcybiskup Nycz był w Krakowie. No, biskupem pomocniczym. I bardzo czynny. Bardzo, ja nie wiem, jak, czy go cenicie w Warszawie, ale ja go bardzo ceniłem. Biskupa Nycza. I on nam załatwiał pobyty w Rzymie. Ja uważam, że on na każdego działał w jakiś inny sposób. Dla mnie jego duchowość była przykładem po prostu. Jego umiejętność bycia z ludźmi, jego zdolność zjednywania bez względu na poglądy religijne i tak dalej, no to budziły wielki szacunek. I dla mnie on to był wielki Polak, wielki przykład. No i człowiek, który nie gardził żadnym człowiekiem. Do każdego miał uśmiech i pogląd na jego życie. Ja uważam, że takich ludzi to się nie spotyka. Jak on był. No i oczywiście on zrobił wiele dla katolicyzmu, dla chrześcijaństwa, dla Polski. Te jego słowa, prawda, nie lękajcie się i tak dalej, i tak dalej. No to obudziło pewien, nie dało pewien asumpt narodowi, żeśmy powstali.
roku. W 89. I staliśmy się narodem. Godnym szacunku, oczywiście.